Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Hell on Earth. Poprzednio przechodziliśmy Robacze Gniazdo, 3 poziomy. Zdobyliśmy też ciekawą pasywkę, która gwarantuje, że na pierwszym poziomie wszystkie odporności wzrastają o 35 i redukuje klątwy o 30%. Trzeba ją jednak załączyć lewym przyciskiem myszy. Jest taka pseudopasywka. Niemniej jednak, taki jest efekt, nie dbając o odporności. Mam ich tyle. Jest to niesamowite. Zaraz będzie kolejny poziom. To sobie wezmę od razu. To założymy. Trochę się tych namnożyło klejnotów, ale zaraz zostaną zbyte. Tu szukamy przejścia wyżej do zaginionego miasta. Jeżeli pójdzie szybko, to jeszcze tunel się przejdzie. No, kawał drogi tutaj. Chciałem w tą stronę. Tutaj sobie właśnie przejdziemy. Ciekawe, jaki przyrost obrażeń będzie. Ja wiem, stałem gdzieś z 50. A raczej więcej nie. Zdobyliśmy także z bossa zimnoczerwa kopacza przyzwoity amulet. Talizman. Odporność na błyskawice 24, 6 do many, jakieś tam obrażenia. Na razie może być. No jest stracone miasto. No miałem ich nie brać. 3 mogę wyrzucić. Bardzo łatwo z odpornościami, od razu punkt nawigacyjny. Dobrze. Teraz ruszamy dalej. I tak szybko idzie. Fashion, ostrze. Poziom umiejętności. Tutaj jest teraz 51% na poziomie trzecim, więc niesamowicie silne. Ja tu nic nie mam. Żadnego rodzaju ataku. Ale może to i lepiej. Ten lunarny amulet to jest... znaczy talizman to jest amulet po prostu. Zwykły. Ale nic w nim ciekawego. A po prostu taki sobie jest. A zresztą... można zobaczyć. Tylko dla łotrzycy. Tu jest starożytny tunel, ale na razie nie idziemy. Trzeba przejść gdzie indziej, żeby do niego wejść. Można oczywiście później. O, jest boss. Jakiś tam... No tyle na razie wystarczy, jeszcze będziemy walczyli. Tylko trzeba go zaprosić tutaj, żeby przyszedł do tego. Tu będzie lepiej zaatakować. Silni są. Na moją broń. No nie. Przeskakuje. Z kilku stron go jest. Udało się. Miksur życia nie korzystam, mam sporo go. 550, many 57. Tu jakby coś było, a tylko urna. Szybko sobie poradziliśmy, przypomina to trochę daleko łazy jak wcześniej. Pod względem konstrukcji samego dołu. Oni chyba później będą mieli niewrażliwość na ataki fizyczne, a teraz mają wysoką odporność.
Tu właśnie też na dole był punkt nawigacyjny, tutaj gdzieś wypadało robacze gniazdo. Niezła walka. O, widać jak szybko idzie doświadczenie, no po prostu pędzi. O, już poziom. A dopiero jeszcze trochę zostało. Zmieniamy już broń. To niepotrzebne. Wzrost nastąpił około 60-80, więc ładnie. A tego się po prostu pozbędziemy. Mamy nową, dobrą broń, gwarantuje jeszcze jeden do poziomu umiejętności mojej postaci. 30 do siły. O, 30 do siły. Odporności. A z truciznami nie jest tak źle. Ale mógłbym założyć rękawice. 112 siły. To jest silna postać. Tu ogólnie sporo się dostaje punktów. W byle... O, teraz jeszcze szybciej doświadczeń będę zdobywał. Przypominam, że to już jest poziom, który się mniej więcej w połowie aktu trzeciego zdobywa. Haczety. Nie, to raczej nie będzie cenne. Ale bardzo szybko... Prędkość ataku. A, tu tacy są bossowie. To są, domyślam się, że główni. No to już nie mogę postawić pułapki. Nie wiem dlaczego. Walczymy. Póki jest to... Ma silny. Ma skórę. No dobra. Jeszcze tych się pokona. I zbieramy co zostało. You want nawet. Się trafiła taka różdżka. Nie mogę trafić. Nie wiem dlaczego. Czy ten ogień mnie peszy? Może nie. Sporo mikstur wzmocnienia. Bardzo dużo na tym modzie. O, już nie mam tej kapliczki, niestety. Chyba tunel będzie trzeba przejść. Mam nadzieję, że nie będzie wielki. Najwyżej się podzieli odcinek na dwie części. Obrażenia mam, życie mam, odporność mam, wszystko mam. Tylko poziom wciąż za mały. I tak pewnie dostanę z tej zbroi ze 3000. Co tu jeszcze może być? Tamten boss jest na dole, ale to był losowy tutaj akurat. Bardziej skrzynka wyjątkowa. Też sporo przedmiotów wypadło. Jednak trzeba z tą trucizną coś zrobić, założyć te rękawice. Będzie z nimi lepiej. O, tu można przejść. Dobrze pamiętałem. Tutaj natomiast coś może być. Jest jedynie sporo przeciwników. Pędzi poziom, już mamy 30% kolejnego. Tak jakby nie zwalniał. Tylko cały czas tak samo, bardzo dobrze. Wcześniej się zdobędzie wyższy poziom, będzie łatwiej. A może jest ich więcej. Ale przynajmniej 125. By było dobrze, o co ja pozbierałem. O, i tu nam trzeba już miksturek. Przydadzą się. Oczywiście to przez odporności, a nie przez ilość życia. Tak to poskutkowało. Tu mam jakieś złoto w niewielkiej ilości, za mało jednak.
A tu będzie przejście do świątyni Żmija Szponów na górze. Chyba, że ślepa uliczka, ale to jeszcze się dowiemy. Będzie kolejne, to się przejdzie. Jak nie, to znaczy, że jest tam. Taka cisza, żadnego przeciwnika. Konstrukcja taka sama jak w dalekiej oazie. Może z wyjątkiem tego najemnika. Mikstura się przyda, to też. Tutaj miejsce trzeba zrobić. Jest topas niestety nadkruszony. No, mikstura, teraz już zbieramy przynajmniej kilka. No i możemy iść do tego tunelu. Bardzo szybko poszło, ale w nim to może zejść. Od 10 do 30 minut nawet. Kwestia, jaką duży, czego zmienili jakoś. Na razie wygląda na niezmieniony. Nawet standardowi przeciwnicy. Nie. Ja wrócę. I wezmę rękawice lepsze. O, teraz Max. Tak lepiej. No dobra, tu już się wykonało zadanie. Nic nie dostałem, chyba nie miałem. Boss. Dobra, jakoś mi to pomaga. I tak idzie sprawnie. Kamień. Chyba wziąłem miksturę. Dobrze więc. Nadal 50. Nic nie identyfikuje, a coś by się przydało. Najemnik zdobywa poziom. Jak ja do jego statystyki? Bardzo ładne. Cień chyba ma problemy z odpornościami. No teraz mamy rozdroże. Ale ustawię pułapkę. O, zaraz kolejny poziom. Pędzi to. O, to był boss, ale tacy słabi, że nawet nie widać tego. O, tu coś mi zostało. Niby nic, ale coś tu może być. A nawet jednego przeciwnika. Kolejny poziom, przełom będzie pewnie przy 30. 32. No więc jeszcze trochę. Hatchet. Biorę. Mikstury jeszcze dwie. Jakaś szarfa. O, nie wrażliwość na trucizny. No więcej niż 70 tu nie będzie. Kamień. I teraz trucizna niewiele mi zrobi, jeżeli coś. Ile tu jest 50%? Tak, więc sporo. I czas jeszcze zmniejszono do 75. Prost na dary, jak ktoś nie zna miksturek. Tych, co zwiększają. No nie wszędzie udało się ustawić te pułapki. Urny są bardzo opłacalne, jak widać.
Przynajmniej te tutaj. No nie wiem, gdzie są przeciwnicy i jacy, więc tak ustawiam tyle, co mogę. Gdzie sięgnę. A co to jest? Szabla? Złoto? Przynajmniej innego rodzaju. Cień i słabnie. Może już najwyższy czas go wzmocnić? Kto wie? A zaraz, mam tu kolejny punkt, więc mogę przetestować to. Ciekawi mnie, jak to działa. Może na przeciwniku? Jakimś? Jeżeli tu jeszcze będzie. A trzeba złota skrzynka ileś tam, powinna jeszcze to trochę potrwać. Słabizna. A tu już złota skrzynka jest. No. Pierścień. Boss był wcześniej, nic więcej. No i oczywiście wracamy. Teraz standardowa procedura z każdego odcinka, tym razem jednak mam mniej tych materiałów rzemieślniczych i dobrze. Wszystkie odporności 11. Ładnie. Tu też coś jest, żelazna dziewica. Niestety nie jako wyładowanie. Nowy trzyga 10 do zręczności, to typowo stare właściwości. No jednak kilka i tego się zdarzyło. No nie wiem, jak to wykorzystać. Chyba że to po kolei się robi z przedmiotem pierwszopoziomowym. Po prostu trzeba odkryć schemat, jak wykorzystać te kamienie. No ale wiadomo, że zbierać trzeba. Bez celu by nie były, jakie zastosowanie muszą mieć. Przynajmniej tak by nakazywała logika. Od te 75%. Krótszy czas trucizn. Tutaj od razu dołożymy do pierwszej partii. Takie buty. No, ciekawy właściwość, tylko tu mam niesamowitą obronę. Ale te zostawimy. To już natomiast nie. Obrona 25, poziom 29. Oczywiście niewymagany, a poziom przedmiotu. Wymagana jest tylko siła 45. 13 tysięcy. Niewiele. No i tu mamy kolejne tysiące. Czy tu coś dobrego jest? Nie wiem. Taką, no, 3-slotową bym wziął, bo tanie są jakoś. Może te ceny zmniejszyły też w hazardzie. Podejrzewam, że taka jest nagroda. A, jeszcze to. Za 200. Jest 66. No, zobaczymy w hazardzie. Szybko. Później wiadomo, co nas czeka. Gamble. Mnie tylko pika interesuje. Było 35, chyba jest 26. Czy mi się wydaje. To jest ciekawe, ale czy nie jest dla konkretnej postaci? Próbujemy. 20 obrony słabo. To jeszcze zwiększona, więc kiepsko.
Może coś innego się tu trafi. Rozdwojone ostrze. A, obręcz była, no to może być ciekawa, chociaż... Umiejętności jakieś, a na razie nie wiem, co ja chcę. Nic tu ciekawego jeszcze nie ma. Ja pikę dla najemnika bym chciał, chociaż tu pewnie wygląda inaczej. I również się nazywa. Tytaniczny pas. Nie no, nic nie będzie lepszego od mojego. To jest jakaś skorupa, ale nie wiem. 89 tysięcy. Nie wiem, czy to ma jakąś niesamowitą obronę? No nie wiem, co o tym myśleć. Im dłużej by się hazardowało, tym pewnie coś lepszego można by uzyskać, ale tu byśmy ten odcinek skończyli, a w następnym ruszymy już do świątyni Żmijoszponów. Jak coś tam się przyspieszy, to może harem się jeszcze przejdzie, poziom pierwszy i drugi. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzuj się, z wami żegnam. Cześć!